scenki zrobisz fajne. Witajcie, słowo skrócone, a więc tak jak zawsze mówię. Jak zawsze mówisz? Krótko o ważnym słowie, czyli o Bożym Słowie. Dzisiaj cytat z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, końcówka drugiego rozdziału. Wszyscy, którzy uwierzyli, trzymali się razem i wszystko mieli wspólne. Również swoją własność i dobra sprzedawali i rozdzielali wszystkim według potrzeby każdego. Codziennie jednomyślnie trwali w świątyni i łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca, a przy tym wielbili Boga i zdobywali życzliwość całego ludu. Pan natomiast, gdy zbierali się razem, pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienie. Ja jestem, moi drodzy, w Oświęcimiu. U księży Salezjanów. U księży Salezjanów, tak właśnie. Tutaj jest ze mną młody Salezjanin, taki młody duchem. Taka młodzież, kwiat, perła młodzieży salezjańskiej tutaj. Wojtek. Wojtku, witaj w naszym odcinku. Mówimy o tym słowie. Konkretnie o słowie z Dziejów, że wszyscy, którzy uwierzyli, trzymali się razem i wszystko mieli wspólne. Młodzież salezjańska, czy ona rzeczywiście trzyma się tego słowa? Moim zdaniem tak. Ten fragment w ogóle wygląda jak szybki skrót z tego, co robi projekt V-System, w którym posługuję. Jestem akustykiem tego zespołu. To jest zespół gospel w gruncie rzeczy. Chór plus zespół. I mega rzecz, czytam ten fragment drugi raz w życiu i widzę naprawdę, kiedy codziennie jednomyślnie trwali w świątyni i łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. To jest dokładnie to, co u nas się dzieje. Siedzimy w kościele kilka razy w tygodniu. No codziennie to byłoby wariactwo, żeby cały zespół zbierać, ale tak samo zapraszają nas proboszczowie do swoich parafii i plebanii, ludzie do swoich domów, gdzie jest radość, jest szczęście. Czyli właściwie żyjemy ewangelicznie, jak pierwsi chrześcijanie, nie? Ciesząc się Chrystusem, ciesząc się wspólnotą. Ewangelizujecie śpiewem, ewangelizujecie przez prowadzenie modlitwy. Jest z wami wasz opiekun, ksiądz Andrzej Policht. Tak jest. On jest jakby tym takim, pokazuje wam Jezusa. Jest tym, który głosi. Wy śpiewacie. Czy głosicie też świadectwa? Tak, oczywiście. Też. Ksiądz Policht ma taką tradycję, że na kazaniu zawsze daje taki czas, żeby któregoś z członków zespołu zapytać, a po co ty tu jesteś? A co ty tutaj robisz? Czy w domu cię nie kochają? Czy nie chcą cię tam, że jeździsz tak z nami po niedzielach? Tak mówi do ludzi. Dobre, no. Czyli rzeczywiście to, co było w zamyśle świętego Jana Bosko, aby Kościół pokazywać jako ten młody i być z młodzieżą, a młodzież jest z Kościołem, no bo to działa w dwie strony. Oczywiście. To się spełnia. Powiedz coś więcej na temat projektu V-System. Co robicie oprócz jeżdżenia właśnie na niedzielę, grania w kościołach? Specjalizujemy się głównie w pracy, myślę, że dla młodych, bo jak są ludzie typu 14, 16, 18, oni najbardziej trafiają do swojej grupy wiekowej. Bardzo często zapraszają nas księża na rekolekcje, gdzie pomagamy głosić, albo komuś to głosi słowo, albo sami samodzielnie tam to obsługujemy. No albo uświetniamy na przykład wielkie zjazdy młodzieży, no wielkie, duże zjazdy młodzieży, na przykład jakie młodzi uwielbiają w Andrychowie, gdzie kilkaset młodzieży z całego obszaru się zjeżdża, no i mają mszę świętą, mają uwielbienie, mają adorację i bardzo duże są tego owoce duchowe, no i też V-System formuje nas, samych muzyków, nie? Widać, jak bardzo wzrastają. W Krakowie też jakieś... Stawionalia. Stawionalia, o. Tak, to jest już impreza całej inspektorii. Przy czyli okazji zapraszamy na takie, że... 10-11 maja, główne obchody. Mega sprawa. Estrada, kupa muzyków świetnych, no i świetna młodzież, nie? Kilka tam tysięcy młodzieży salezjańskiej i w okolicy się zjeżdża. V-System w tym roku będzie też nam posługiwał. Gramy uwielbienie dla wszystkich w Łagiewnikach. Słuchajcie, wiecie co, no... Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. Można by było powiedzieć, cytując Słowo Boże z psalmu. Ja mam przed sobą adhortację papieża Franciszka. To jest Christus Vivit. To jest dla młodych i całego ludu Bożego. Ja znalazłem taki cytat
papież przytacza dokumenty synodalne z synodu o młodzieży. Jeśli dla wielu młodych Bóg, religia i Kościół wydają się pustymi słowami, to są oni wrażliwi na osobę Jezusa, gdy jest ona przedstawiana w atrakcyjny i skuteczny sposób. Dlatego konieczne jest, aby Kościół nie był zbyt skoncentrowany na samym sobie, ale aby przede wszystkim odzwierciedlał Jezusa Chrystusa. To zakłada, że pokornie uzna on, iż pewne konkretne kwestie muszą się zmienić, a w tym celu musi także poznać wizję, a nawet krytykę ludzi młodych. To, co mnie bardzo dotknęło, co powiedziałeś mi chyba dwa dni temu czy wczoraj, bo ja tu jestem, prowadzę warsztaty dla właśnie salezjańskiej młodzieży, to mi powiedziałeś coś takiego, że salezjanie słuchają młodzież, że masz do czynienia z takim kościołem, który słucha młodzieży, przez to też jest współpraca, zdobywanie wzajemnego zaufania, powierzania odpowiedzialności za różne ważne kwestie, na przykład tutaj w V-systemie, w oratorium. Opieka nad dziećmi na przykład. No właśnie. I powiedz rzeczywiście, zaświadcz, że to, co papież tu pisze, to się realizuje. No Chrystus jest młody, nie? No. Bóg jest młody, także trzeba takiego Chrystusa pokazywać, nie? Takiego, jakim jest. Mhm. Myślę, że musi się zmienić pod tym względem, że Kościół nie może być taką zapyziałą instytucją, do której chodzą tylko starzy ludzie, którzy się zbliżają do śmierci, nie? To musi być życie, to musi być młodość. Przynajmniej dla mnie, jako dla młodego człowieka, nie? Pewnie jak będę dojrzały, będę szukał ostateczności. Ale teraz szukam starsi, życia. Starsi ludzie też muszą odkryć tę młodość ducha, nie? Myślę, że tak. Mają też, nie? Młodość nie jest kwestią lat, nie? Młodość to jest psychika, to jest głowa. Jak z nami jeździ pan Piotrek Mirecki, któremu styknęła już 40, a jest młodszy od połowy animatorów, nie? Którzy tam jeżdżą. No, ale też jest ważne, słuchajcie, to też, zobaczcie, młody mówi do też starszych. Zobaczcie, jest taka sprawa, że biblijni bohaterowie, kiedy mieli, nie wiem, po 50, 80, 90 lat, oni dopiero dostawali powołanie, jakąś misję w swoim życiu i nic straconego. To, co też w ewangelizacji my mówimy, że ludzie, którzy też są starsi, mogą się wiele nauczyć od ludzi młodych. I zobaczcie, to, co Wojtek teraz opowiadał, sprawia, że Kościół jest pokazywany w taki atrakcyjny sposób, że rzeczywiście to, co apostołowie też robili, zdobywanie życzliwości całego ludu. Przez radość też, nie? Przez radość. No, salezjanie chyba bardzo i młodzież salezjańska słynie z radości, nie? No, taki jest wymóg, nie? No, także sami widzicie po Wojtku, jak się uśmiecha. Także słuchajcie, ja zawsze na końcu takiego odcinka, Wojtek by mógł dużo opowiadać, może odeślesz naszych, moich subskrybentów i widzów naszych na jakieś strony wasze, nie wiem, jakaś reklama. Tak, reklama na fanpage na Facebooku, nie? Salezjanie tam z tymi stronami internetowymi kombinują niesamowicie, ale na Facebooku jesteśmy zawsze. Czyli projekt V-System na Facebooku, Oratorium Oświęcim i Salezjanie, pewnie jakieś SDB będzie w skrócie. A linki będą tutaj. Będą tutaj, wrzucimy, żeby sobie jeszcze śledzić, nie? Co się dzieje w południowej prowincji na pewno. Więc na końcu zawsze zostawiam was i siebie i moich gości z pytaniem. Jakie, Wojtku, postawimy pytanie nam wszystkim na koniec? Jakie jest wasze miejsce w Kościele? Gdzie jest ta część Kościoła, która jest wasza, w której wy się czujecie, w której ty czujesz się szczęśliwy, nie? Ja się czuję szczęśliwy jeżdżąc po kościołach, nagłaśniając, głosząc Pana przez świadectwo mojego życia. Kuba jeździ i dokładnie tak samo głosi Pana, naucza, nie? Głosi jak głosić. A gdzie jest twoje miejsce w Kościele, nie? Czy na przykład masz założyć kółko różańcowe i to będzie najlepsze kółko różańcowe na świecie? Gdzie jest twoje miejsce w Kościele? Twoje miejsce dla Chrystusa? Amen. Zostawiamy was z tym pytaniem. Wojtku, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Wpisujesz się w plejadę gości na moim kanale. No i do zobaczenia w innych odcinkach. Subskrybujcie kanał i też lajkujcie stronę. Tak, powiedzam. Kuba fajny gość. Fajnie się też nie spotykać osobiście. Stronę Oświęcimskiego Oratorium i V-Systemu. Dobra. Z Bogiem, trzymajcie się. Raz, dwa, pięć, raz, raz, dziewięć, dwa. 10, 11. 11, 12. Jak ktoś mnie słyszy, to proszę się ze mnie nie śmiać. A ze mnie można. Raz, dwa, trzy. Słowo skrócone. Dobra, to ja się czuję, kawałek się skończył, odbijam już. O Boże. Witajcie, poprawię grzywkę. Bardzo dobrze.
O, teraz jest chyba lepiej. Trzy. Raz, dwa, o kurde. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, pięć, raz, dwa, osiem. Raz, witajcie, witajcie. Serdecznie tutaj na naszym kanale. To Wojtek, to jest mój gość, Kuba. Miło was widzieć. Dzisiaj będziemy mówili z fragmentu Dziejów Apostolskich, a Kuba opowie o ojcu Franciszku. Papieżu.